Interesujesz się partiami politycznymi? Należysz do jakiejś? Nie sądzę. Partie polityczne to generalnie wielka nuda. Żyjemy naszym prywatnym życiem i nie interesujemy się najczęściej tym, co dzieje się na poziomie publicznym. Tam toczą się jakieś wojny, tam toczą się jakieś dyskusje. My chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły, spotykamy się ze znajomymi. Tymczasem partie polityczne, fundacje i stowarzyszenia, te struktury zostały przez społeczeństwo wymyślone po to, ażeby ludzie mogli się zjednoczyć wokół jakiejś wartości i żeby mogli bardziej skutecznie ją komunikować. Jeżeli jest coś dla ciebie ważnego w twoim życiu, możesz oczywiście zrobić sobie transparent i wyjść przed dom, ale wtedy najczęściej albo nikt cię nie będzie słuchał, albo co gorsza, ludzie uznają cię za wariata. Tymczasem, jeżeli zjednoczysz się z ludźmi, dla których te same wartości są ważne i będziecie to robić wspólnie, partia, fundacja, stowarzyszenie będzie wzmacniaczem waszego prywatnego głosu. I nie ma żadnego znaczenia, czy te wartości, które dla ciebie są ważne, są bardziej lewicowe, takie jak na przykład ekologia. Czy segregujesz śmieci na swoim prywatnym poziomie i uważasz, że bardzo ważna jest troska o naszą planetę? Czy też twój pogląd jest bardziej konserwatywny i na przykład uważasz, że aborcja jest złem i że nienarodzone dzieci mają prawo do tego, żeby się urodzić i żyć? Naprawdę nie ma znaczenia, po której stronie jesteś. Jeżeli będziesz oddzielał życie prywatne i myślał o tych wartościach na poziomie prywatnym i nie myślał o życiu publicznym, to na poziomie publicznym ktoś zdecyduje za ciebie i to będzie miało wpływ na twoje życie. Dlatego, jeżeli jakieś wartości są ważne na poziomie prywatnym, myśl o nich także na poziomie publicznym. Idź na wybory, wybierz ludzi, którzy realizują te wartości. Bo cóż znaczy twoje segregowanie śmieci na poziomie prywatnym, jeżeli na poziomie publicznym ten, kto zostanie wybrany, nie podpisze paktu klimatycznego? Co znaczy twoje sprzeciwianie się aborcji na poziomie indywidualnym, jeżeli wygra ktoś, kto będzie promował, ażeby ta regulacja dotycząca aborcji była bardzo liberalna? Niedługo wybory. Pomyśl o nich jako o szansie na to, ażeby twoje prywatne wartości znalazły jakiś wygłos na poziomie publicznym. Możesz myśleć, że partie polityczne są nudne. Możesz myśleć, że organizacje pozarządowe nie są ważne. Ale one stanowią powiązanie pomiędzy życiem prywatnym i publicznym. I one mogą spowodować, że wartości ważne dla ciebie prywatnie będą promowane na poziomie publicznym. Nie myśl więc o tym, że życie publiczne to nuda. Jest takie stare powiedzenie, które mówi, że jeżeli ktoś się czuje za mądry, żeby wziąć udział w polityce, jest skazany na rządy głupców. Nie bądź skazany na rządy głupców, weź udział w życiu publicznym. Jeżeli zainteresowały was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.